Otwieram obrady sesji Rady Miejskiej w Wołowie. Witam radnych, witam gości. Stwierdzam kworum, na podstawie którego może prawomocnie obradować Rada Miejska w Wołowie. Czy Państwo radni zgłaszają uwagi do prawidłowości zwołania sesji? Nie widzę. Stwierdzam, że sesja Rady Miejskiej została zwołana prawidłowo. Porządek obrad został Państwu dostarczony. Sesję zwołano na wniosek burmistrza gminy Wołów. W dniu 26 czerwca 2014 roku burmistrz gminy Wołów złożył wniosek do porządku obrad o następującej treści. Na podstawie paragrafu 28 uchwały 34/222/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Wołów wnoszę o poszerzenie porządku obrad sesji Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku o następujący punkt. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 45/356/2013 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Wołów na rok 2014 i odpowiednią zmianę kolejności pozostałych punktów porządku obrad. Kto jest za podjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 roku. Proszę bardzo, czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Czas dla samorządów wsi. Witam Państwa sołtysów i proszę o zabieranie głosu. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. Ja podziękowania dla Pana Burmistrza i dla Pana Burskały za nasze drogi, te boczne i gminne, że są połatane, że wyrównane w imieniu swoich mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę. Proszę, proszę. Ja mam prośbę w związku z tym, że zbliża się slot, aby, nie wiem, gmina zleciła dla PGH-u wystawienie dodatkowych koszy przy tych ulicach wojewódzkich, żeby nie było problemu, no bo wiadomo, to będzie większa liczba uczestników i żeby te kosze były codziennie opróżniane. I druga sprawa to jest, w ostatnim czasie został przeniesiony przystanek na ulicy Wojska Polskiego, to znaczy znak został przestawiony jakieś 150 metrów wcześniej. Do tej pory było to tak, że naprzeciwko była wiata. Teraz znak został przestawiony, tam się autobusy zatrzymują. Nie ma żadnej wiaty tam. Ja próbowałem interweniować, żeby ten przystanek został przywrócony tam, gdzie był, ale no niestety mi odpisał Zarząd Dróg Wojewódzkich, że taki projekt został zaakceptowany i tak już zostanie. Więc nie wiem, prośba, aby może interweniować, może by się udało przywrócić ten przystanek w poprzednie miejsce, bo wcale tam nie był tak niebezpieczny, jak moim zdaniem jest teraz. Ewentualnie odnośnie jakiejś wiaty, bo no, mieszkańcy, którzy korzystają z komunikacji publicznej, będzie teraz okres zimowy czy jesienny, to po prostu będą musieli moknąć, czekając na autobus. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Panu burmistrzowi za, w imieniu Dziełkowiczów własnym, za zmniejszenie szkód
na ogrodach działkowych spowodowanych przez dziki. Panie Burmistrzu, ja chciałem poruszyć temat drogi powiatowej z Wołowa do Szydliny Wielkiej, Małej, przepraszam, i zwrócić uwagę na to, że no, jako gmina dołożyliśmy tam parę złotych do tej budowy tej drogi, ale są tutaj głosy mieszkańców nie tylko Szydliny Małej, ale też i Wielkiej, że droga niestety ta jest jakby no, robiona no nie wymiarowo. Jest, niby stwierdzono, że jest to wymiar tej drogi 5,50, jest to zgodny z tym, co Ministerstwo Transportu zapewnia, ale kto tą drogą jechał, to może zobaczyć, jak się po prostu mija z samochodami ciężarowymi czy autobusem samochód osobowy. Mi się wydaje, że trzeba byłoby na to zwrócić uwagę i no, podjąć jakieś pewne działania, które nie wiem, co tam można zrobić, ale trzeba na to zwrócić uwagę, bo to się staje niebezpieczne. Druga sprawa, mam też do poruszenia temat dróg scaleniowych w Szydlinie Wielkiej i w Szydlinie Małej. Jeżeli gmina ma przejąć te drogi w posiadanie i w utrzymanie w następnych latach po wykonaniu tego scalenia, dobrze by było też zwrócić uwagę na fakt taki ten, że zatoczki zjazdowe, które są tam wykonywane na tych drogach, są no, w większych odległościach zrobione, że niestety nie widać jadącego z przeciwka składu ciągnika z przyczepami, który będzie tam poruszał się po tych drogach z transportem rolnym i będzie problem z mijaniem się na odcinku, który jest wąski. I po prostu no, będzie się tam załamywać ta droga, bo ona jest tylko 3,5 metra i trzeba by było, to nie wiem, też może na to zwrócić uwagę. Szanowni Państwo, to jest tak, odnośnie drogi Wołów Krzywina Mała, faktycznie wiele jest zapytań, niepewności mieszkańców. Ja już też mówiłem, bo byłem poproszony przez mieszkańców i faktycznie byłem tam i stwierdziłem, że, bo to widać, to nie trzeba dużo filozofii, stare podłoże jest o wiele jest szersze niż to, co jest położone. Faktycznie potwierdził to pan dyrektor Czarny. Ja mieszkańcom powiedziałem też w ten sposób, bo zostałem jakby już rozliczany, że gmina dokłada, nie pilnuje i tak dalej. Powiedziałem, że gmina dokładnie przypilnuje wszystko. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy wydali nasze pieniądze, jeżeli inwestycja nie będzie zakończona. Kwestia zwężenia drogi to jest dla mnie pogorszenie jej jakości, a chyba po to się robi, żeby poprawić jakość dróg, a nie zmniejszyć tą jakość. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, poczekajmy na koniec inwestycji. Ona nie jest zakończona, dlatego ja te sygnały, które pan radny tutaj mi przekazuje, też przekazałem do starostwa. Ja myślę, że, bo zwróciłem też takie pismo, żeby wystosować, żeby nie było później, bo to jest kwestia, mówię, tych rowów, wykonania. Ja proponowałem, żeby powiększyć tą drogę, nawet jak inni partnerzy nie będą, Wołów i gmina i powiat, żeby razem ewentualnie jakąś ścieżkę, nie ścieżkę, ale nie spotkało to się z zainteresowaniem. No, ja przyjmuję. Nasza rola, i to też chcę dopowiedzieć, nasza rola jest taka, bo ja uczestniczyłem na spotkaniu chyba jednym czy dwóch, na większej ilości był Jacek Włosek i w żadnym momencie nie było mowy o tym, że ta droga będzie zwężona, żeby była jasność. I no, to jest kolejna inwestycja po scaleniach powiatu, że jak już coś im nie wychodzi, to od razu gmina też wie albo jest winna. Nie było mowy o zwężeniu. Pan dyrektor powołuje się na rozporządzenie, które mówi o tym, że to jest taki czy inny standard. Ja tego nie szukam. Ja wiem, że powinno być co najmniej w takiej wielkości, jak było wcześniej. Według mnie problem dopiero jest przed nami, jak się zaczną żniwa,
i wyjadą dwa ciężkie składy. Jestem ciekaw, jak się wyminą. Jak się wyminą. Także tu według mnie się zacznie problem. I podobnie zresztą na tych scaleniach. Jest to jeszcze czas. Tych uwag od mieszkańców bardzo dużo spłynęło do inwestora. Mam nadzieję, że zostaną wysłuchani. Tam jest kwestia przepustów. I ja już widzę, jak jedzie skład 30-tonowy i zjeżdża na pobocze, co się będzie działo. Także to wszystko jest przed nami. Ale mówię, nie wyprzedzajmy faktów, poczekajmy, aż zakończy się proces inwestycyjny. Ja te uwagi oczywiście też przekażę. Dziękuję. Maja do 10 czerwca 2014 roku. Proszę o zadawanie pytań panu burmistrzowi. Może państwo macie jakieś pytania dotyczące sprawozdania? Proszę bardzo. Proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, chciałem państwa poinformować, że delegacja z Ukrainy, która była na Dniach Miasta, zaproponowała nam podpisanie partnerstwa. Już, bo dotychczas nasz status to jest list intencyjny. To jest pierwsza informacja. Od soboty tutaj na Wołoskim Rynku jest wystawa Drogi do Wolności, poświęcona 25-leciu wolności. W piątek, w sobotę byłem w Buchholz na wizycie, na spotkaniu miast partnerskich Buchholz, Kantolo, Järvenpää, Finlandia i Wołów. I muszę państwu powiedzieć, że to były bardzo owocne spotkania, ponieważ miasto Buchholz bardzo mocno naciska na wymianę młodzieży. Takowa propozycja gdzieś tam padła odnośnie szkół ponadgimnazjalnych, ale u nas nie było pozytywnego oddźwięku i pomyśleliśmy, że na zasadzie stowarzyszeń czy też organizacji tą młodzież będziemy wymieniać. Ja zaproponowałem, żebyśmy w dziedzinie tańcu może wymianę zrobili. No i to zostało bardzo pozytywnie zaakceptowane. Taniec i tenis stołowy, tak ustawiliśmy. To tyle jeszcze dodatkowych moich informacji. Jak państwo widzicie w sprawozdaniu, został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż działki na podstrefie naszej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To jest po tych dwóch firmach, które weszły do Wołowa, Euroline i powrocie firmy rodzimej. No, dobra wiadomość dla nas. No i odbyły się także konsultacje odnośnie drogi 338. Na koniec sesji zaproponuję państwu zapoznanie się z materiałami, którymi dysponujemy w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. Panie burmistrzu, ci państwo z Ukrainy, bo ja wszedłem w momencie, kiedy pan ich przedstawił, to nie byli na pewno z miasta Grodno, czy z tego obwodu, czy z powiatu? Czy... Był Rusłan Szyszko, to jest przedstawiciel administracji państwowej dokładnie na miasto Brody. Tak mi został przedstawiony. Była przewodnicząca Rady Brody i jeden pan był z Lwowa konkretnie. To jest ten taki pan mówiący najbardziej poprawnie w języku polskim z nich. Nie pamiętam nazwisko. To jest, z tego co zrozumiałem, to tak jak u nas jest sejmik województwa, to on z sejmiku ich tam, jakieś oblasti lwowskie, coś takiego. I podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wołów za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Wołów za rok 2013. Udzielam głosu panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej. Bardzo proszę. Komisja wyraziła pozytywny. Dziękuję. Przeczytam, nim przejdziemy może do dyskusji ewentualnej, przeczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
To jest uchwała numer 5/86/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza gminy Wołów w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Wołów za rok 2013. Czy mam czytać całą treść? Sentencję. Skład orzekający pani Ewa Pudło, przewodnicząca, Joanna Radzieja, członek i Bartosz Zawadzki, członek, wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez burmistrza gminy Wołów w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Wołów za rok 2013 i podpisała przewodnicząca składu orzekającego Ewa Pudło. Proszę bardzo, czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, nie ma pytań. No to w takim razie przechodzimy do, proszę o opinię komisji stałe. Komisja rewizyjna, Komisja Finansów, Komisja Oświaty, Komisja Zdrowia, Komisja Rolnictwa, Komisja Działań Gospodarczych, Komisja Praw Obywatelskich. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie za rok 2013. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przedstawione. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za rok 2013. Proszę panie burmistrzu, udzielam panu głosu. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Czy są pytania do projektu? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przedstawione. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiężu za rok 2013. Proszę panie burmistrzu, udzielam panu głosu. Tutaj mówimy odnośnie jeszcze Wiejskiego Ośrodka w Lubiążu, to czeka nas remont elewacji. I to w zasadzie, jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Czy są pytania? Proszę. Chciałbym zapytać, czy dalej tam jest pomiar Tomagowski, czy będzie ogłoszony konkurs, bo tam podpisał się, że ten były kierownik. Będzie ogłoszony konkurs. Będzie ogłoszony konkurs. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przedstawione. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Wołów za rok 2013. Proszę panie burmistrzu, udzielam panu głosu. Tu oczywiście, jeśli chodzi o kwestie związane z mieszkaniami, największy problem mamy z mieszkaniami, z przydziałem mieszkań, które mamy w socjalnych. Czy są jakieś pytania? Stwierdzam, że informacja została przedstawiona. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2013. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę o opinię komisji stałe. Komisja rewizyjna, Komisja Finansów, Komisja Oświaty, Komisja Zdrowia, Komisja Rolnictwa, Komisja Działań Gospodarczych, Komisja Praw Obywatelskich. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu gminy Wołów za rok 2013. Udzielam głosu panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Co bez przerwy? A co państwo zmęczyliście się już? Proszę państwa, odczytam znów uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2014 roku. Jest to uchwała numer 5/158/2014 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy Wołów za rok 2013. I komisja w składzie Ewa Pudło przewodnicząca, Joanna Radzieja członek, Bartosz Zawadzki członek wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy Wołów za rok 2013. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Ewa Pudło. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na temat rozpatrzenia projektu i udzielenia burmistrzowi absolutorium. Proszę, pan burmistrz będzie zaczynał. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, rok 2013 zamknęliśmy nadwyżką ponad 800 tysięcy złotych. No powiem tak, to był pierwszy rok, gdzie mogę powiedzieć, że spałem wówczas bardzo spokojnie. Zadłużenie zmniejszyliśmy do prawie 52% bez wyłączeń, z wyłączeniami 49%. Zatem no, jeśli chodzi o kondycję finansową, to można powiedzieć, że ten bezpieczny 10-procentowy limit jest zachowany. Wykonanie dochodów porównując 2012 do 2013 roku, w 2013 było o prawie 4,5 miliona większe. Zatem można powiedzieć, że te wskaźniki no, bardzo dobrze prowadziły nas w 2000, podsumowując rok 2000, bardzo pozytywnie one wypadają, bo i nadwyżka, i kwestie związane z tą kwestią dochodową. Ja to zresztą państwu mówiłem bardzo często na i komisjach, i na sesjach, że kwestie związane ze stroną dochodową budżetu gminy są priorytetem, bo później wiadomo, żeby wydawać pieniądze, to trzeba je najpierw wprowadzić do budżetu. Stąd inwestycje. Chodnik Lipnicy, droga do ulica Wojska Polskiego, ta boczna, rewitalizacja wokół, animowanie życia kulturalnego w Lubiążu, plac targowy, czy sieć kanalizacyjna i inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jakbyśmy tego partnerstwa publiczno-prywatnego nie mieli w 2013 roku, to ten nasz budżet kilkunastomilionowy nie byłby aż taki widoczny. Wyremontowanie szkoły w Lubiążu i Domu Kultury no, dało pewien taki asumpt do tego, żeby mieć to poczucie, że w tamtej części gminy to, co od lat było no, takim punktem zapalnym, zostało zrobione. Część dalsza oczywiście będzie w tym roku. Inwestycje miejskie, to państwa na bieżąco informowałem, jakie miałem problemy z Domem Kultury. No, wzorcowo nam przeszła biblioteka w Wołowie, remont biblioteki. No, wczoraj mieliśmy kolejną, ponad 150 osób było w Domu Kultury. No, wielu gości z zewnątrz. No, miło było słyszeć właśnie bardzo pozytywne opinie na temat właśnie wyremontowanego Domu Kultury. To, co niepokoi, to na pewno kwestie związane z oświatą, gdzie budżet mamy ponad 20-milionowy,
a subwencja oświatowa z państwa to ponad 11,5 miliona złotych. No tutaj po tych naszych redukcjach, które po tej standaryzacji, którą wykonaliśmy, no tutaj mogę powiedzieć o inwestycjach prawie na 300 tysięcy złotych, na wydatki remontowe prawie 150 tysięcy złotych i w tym wszystkim oczywiście w tej puli półmilionowej mieści się także radosna szkoła, czyli te place zabaw. Oczywiście tutaj kwestie związane z oświatą na pewno będą przedmiotem wielu jeszcze dyskusji i rozważań. W ramach gospodarki odpadami mieliśmy plan 1 912 000 zł, wykonaliśmy na poziomie 1 700 000, no i tutaj także na bieżąco i do dnia dzisiejszego no, mamy problem, bym powiedział tak, no, w stosunku do innych gmin to może nie aż tak znaczący, no niewątpliwie u nas dosyć gładko przeszły kwestie związane z tymi z D1. Gorzej było z deklaracjami D2, gdzie musieliśmy dokonywać korekty. Kwestie związane z pomocą społeczną. No w tym roku, w roku 2013 wydaliśmy o 1 000 000 zł więcej niż w 2012. Tutaj od państwa dostajemy 7 400 000, z budżetu dokładamy 2 600 000. Oczywiście kwestie związane z infrastrukturą drogową, w zasadzie mogę powiedzieć, że od zeszłego roku, gdzie nastąpił wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem 2012, 1 400 000 do 2 400 000 i w tym roku na pewno to będzie jeszcze o wiele bardziej zwiększone. Zmiana w budżecie, proponuję państwu, żeby podjąć zwiększenie, jeśli chodzi o remonty bieżące, o kolejne 500 000 zł. Skala potrzeb jest tak duża i oczekiwania są tak duże, że tutaj no, musimy niestety te pieniądze przekazywać. W ramach OSP też tak byłem ciekawy, jak to wygląda. 307 tysięcy w 2012 roku, w 2013 o 90 tysięcy prawie więcej. Był to rok, w którym wykonaliśmy wiele inwestycji, wiele jeszcze jest potrzeb. Za ten rok no, w trudnej pracy także państwu chcę podziękować, bo bez państwa te efekty nie byłyby możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Proszę Zbyszku. Chodzi mi o to, czy gmina wnioskowała o zwrot podatku VAT kosztów przy remoncie Wołowskiego Ośrodka Kultury. Nasza gmina rozwija się, nie cofam się do tyłu. To samo jest odnośnie deficytu. No, deficyt jest każdym rokiem coraz mniejszy. No, dzięki tej radzie, dzięki panu burmistrzowi, co się w tym głowie może dzieje. Widać, bo ten co nie chce, no to nie widzi, ale ten co chce, to może dobrze coś gołym okiem, nawet bez okularów, że połowy się zmieni. W ostatnim roku zwłaszcza. Jeśli zrobimy tą drogę od Kościuszki po Ludową, to naprawdę będziemy w połowie w miarę pięknie. Zobacz, to te jeszcze nie nasze kwerki są niewykoszone, co do nas nie należą, ale to zawsze każdy mówi rodzica burmistrza, bo burmistrz jest gospodarzem i burmistrz powinien to dbać, bo jest gospodarzem. Także no, oby tak dalej, panie burmistrzu, i życzę przyszłej kadencji. Dziękuję panie radny. Tu odpowiadając, przyjęliśmy taką filozofię, odzyskaliśmy utrzymanie miasta, drogi wojewódzkie, w końcu gmina przejęła i my generalnie sprzątamy, czyścimy to, co jest w obrębie gminy i wiele zadań gdzieś tam wykonujemy, które w zasadzie nie powinniśmy wykonywać. Tutaj do pana radnego też odpowiem, że to w tej kadencji po raz pierwszy uzyskujemy VAT. Wcześniej nie uzyskiwaliśmy.
te 1 400 000, które nam wpłynęło w grudniu zeszłego roku, to było to, co wcześniej było odzyskane. To, co było te za inwestycje wcześniejsze. No, powiem tak. Jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, to ja nie wiem, jakie są przesłanki związane z odzyskaniem podatku VAT, bo tam nie bardzo jest taka możliwość, ponieważ podatek VAT odzyskujemy w momencie, kiedy dana infrastruktura, czy też wydatek bieżący wiąże się z dokonywaniem sprzedaży opodatkowanej, a póki co to taka tam chyba nie występuje. Wręcz nawet nie wiem, czy nie jest zakaz w tym zakresie. Natomiast jeżeli będzie taka sytuacja, że rzeczywiście przeanalizujemy to, bo jesteśmy w tej chwili na etapie realizacji innych wydatków poniesionych i będzie taka możliwość, to zgodnie z dyspozycją wynikającą z ustawy o podatku od towarów i usług mamy możliwość rozliczenia tego podatku 5 lat. Proszę. Stwierdzenie, to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie, bo pan burmistrz się tak tutaj chwali. Właściwie ta dyskusja nad absolutorium dzisiaj jest taka troszeczkę już za późna na tą dyskusję, dlatego że za 3 miesiące są wybory i to mieszkańcy ocenią działalność pana burmistrza i ocenią naszą pracę tak naprawdę. W związku z tym dyskusja w tej chwili nie do końca właściwa, tak? Natomiast ja wspomnę tylko o tym, o czym pan burmistrz się chwali. Dwie największe inwestycje, czyli targowisko miejskie i Wołoski Ośrodek Kultury. Pan burmistrz się tym często chwali, już nie podważając zasadności tych inwestycji, czy powinniśmy je robić, czy nie. Uchwalony został budżet, został on zrealizowany. To tak naprawdę te dwie inwestycje powinny być takim szlagierowym przykładem, jak nie prowadzić inwestycji. Tak było w przypadku targowiska miejskiego, gdzie pojawiało się kilka dokumentacji, później problemy z odbiorami, później już prywatne inwestycje poszczególnych osób, które musiały same wiaty montować. Oczywiście wszystko niezgodnie z prawem, bez żadnych pozwoleń, wszystko gdzieś wraca w nadzorze budowlanym, jeszcze nie wiadomo, jak to się dalej potoczy. Przypuszczam, że będzie to albo przyszła pana kadencja, albo pana następcy, jeśli taki się pojawi. W związku z tym trudno się tutaj tym chwalić, tak? Bo tu już nie chodzi o efekt, jak to wygląda, tylko jak cała procedura była przeprowadzona i na jakim jest etapie. I podobnie jest z Domem Kultury. Czyli znowu, dzisiaj możemy się cieszyć z tego, jak to wygląda, tylko pytanie, jak było to realizowane i czy z tego zostały wyciągnięte wnioski. I pytanie, jak to będzie funkcjonowało w przyszłym roku, na przykład po sezonie grzewczym, ponieważ plotka głosi, tak, że tam są pewne problemy, ale oczywiście musi być sezon, żeby to przetestować. I oby nie było tak, jak ze słynnym już termomodernizacją przedszkola w Wołowie, gdzie zostało ono zakończone, a w tej chwili pojawia się wilgoć i szukamy rozwiązań, żeby temu zapobiec. W związku z tym oby kolejne inwestycje, które są robione w ramach partnerstwa, były przeprowadzone po prostu lepiej. Pan sam robi taką minę, natomiast my jesteśmy po posiedzeniu Komisji Oświaty, na której otrzymaliśmy informację, to pan poprzewodniczący może potwierdzić, ja sobie tego nie wymyśliłam, że tak naprawdę to jest potężny problem związany z tą inwestycją, która została zakończona. I pytanie teraz, kto był projektantem, czy tego nie przewidział i dlaczego. Kolejna rzecz, o której pan wspomniał i na tym tak naprawdę się zatrzymam, dotyczy oświaty. Pan powiedział o pieniądzach, które dokładamy. My możemy dokładać te 10 milionów czy 11 milionów, tylko jednym słowem pan nie powiedział, jakie są efekty, czyli jakie są wyniki naszych uczniów w przeliczeniu na to, ile dokładamy. I tak naprawdę przez 4 lata w tym kierunku nie zrobiliśmy nic. Czyli te wyniki uczniów rzeczywiście są w dalszym ciągu na bardzo niskim poziomie. To nie jest sztuka dołożyć pieniądze, i ponieważ oświata czy służba zdrowia to są rzeczy, które nigdy nam się nie zwrócą. Natomiast my nie mamy tego efektu, jakim jest wynik, niestety wynik, bo inaczej to jest niemierzalne, dotyczący poszczególnych uczniów. I to jest bardzo poważny problem i wyzwanie na kolejne lata, albo dla pana znowu następcy. I już naprawdę ostatnia rzecz to są partnerstwa, w które wchodzimy, gdzie pieniądze są do pozyskania z zewnątrz, my je po prostu sami wykładamy, na co nas po prostu nie stać.
nas stać ewentualnie na wchodzenie w partnerstwa, czy to w starostwo, jeśli chodzi o Schetynówkę, czy o drogi wojewódzkie, kiedy współfinansowujemy coś, ale na pewno nas nie stać na to, żebyśmy dokładali z gminnych pieniędzy 100%. Dziękuję. Dziękuję. Panie Burmistrzu, no, nie wiem, czy pani Ania nas oświeciła akurat, no, pierwsze słyszę, że jakieś problemy są w partnerstwie publiczno-prywatnym, że dom kultury nie należało remontować. Czy to był OPR-u, to wstyd, bo to hańba, to nie był dom kultury, to było sadowo. A teraz to wygląda po ludzku. No zawsze przy każdej inwestycji są jakieś problemy, ale od tego jest burmistrz, od tego jesteśmy, żeby to naprawiać. Ale nie mówię o zasadności remontowania, tylko o samej procedurze, która była właśnie z remontem. Proszę, że jest sprawozdanie komisji rewizyjnej, która podała tę inwestycję. Tylko tyle, tak? Ja nie podważam zasadności remontu domu kultury, jak to wyglądało, tylko w jaki sposób była ona prowadzona przez te kolejne lata i czy efekt tej inwestycji rzeczywiście jest taki, jak byśmy chcieli. Natomiast w pełni to będzie rozwiązanie dopiero w perspektywie tak naprawdę roku, dwóch, jak to będzie funkcjonowało. I tak jak powiedziałam, że gdyby nie było takiego przypadku, słoneczna, oby tak nie było. Ja rozumiem, że do remontu do pana burmistrza nikt nie zmusił tego obiektu, ani tak samo do wyboru firmy. Firma została wybrana w drodze przetargu. I pan burmistrz nie jest pierwszym, który może się sparzył na tym przetargu też. No, wygrała firma, która wygrała, która kaparzyła, nie robiła. To kaparzyła. Dzięki naszej firmom ta robota została skończona. To wygląda tak, jak wygląda. No, na pewno tam jakieś braki niedociągnięcia są. Ja też słyszę, no, ale jest mi po to, że to naprawia. Że akurat tak grzeje, to nie jest. Proszę, panie burmistrzu. Bardzo. Szanowni Państwo, do plotek nie będę się odnosił, bo ta sala, myślę, ma swoją rangę, żeby o plotkach mówić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co do remontu Domu Kultury. Ja Państwa informowałem, Pani może nie było za często ostatnio, ze zrozumiałych względów, ale mieliśmy tam trudności, problemy. Tak jak mówiłem też radnym trzy razy, zastanawiałem się, czy nie wyrzucić tej firmy. I ja do nikogo nie prosiłem o pomoc. Jak Pani jest takim ekspertem, to bardzo proszę o pomoc przy okazji naszej, bo Pani jest radną, drogi na Krzywinę Małą. Kwestie związane z przeszkolem Słoneczko. 500 000 przeznaczyliśmy w tym roku na część dalszą odnośnie tych robót. Tam nie zakończyliśmy. To, co w ramach partnerstwa publicznego prywatnego zostało zrobione, to jest jedno. A części dalsze będą. I tak naprawdę w tym roku będzie zakończenie Słoneczka i będziemy widzieć, co tam się dzieje. A przedtem uciekało, ciepło uciekało, teraz zostało zrobione. Inne problemy się pojawiły, to jest normalne. Przy starym budownictwie, przy takich remontach wychodzą takie rzeczy i każdy, kto remontuje, to wie. Doskonale wie, że zawsze coś pojawi się, co nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ja tam zastrzeżeń poza tym jednym, bo mogłem tego nie mówić na komisji, mogłem to schować. Ja to powiedziałem, żeby wszystko tutaj było to, było czytelne. Powiedziałem o tym. Po prostu powiedziałem o tym. Kwestie związane z oświatą i z wynikami uczniów. No to już mnie pani całkowicie zaskoczyła. Ja powiem tylko tyle. Ja za uczniów się nie nauczę. Myślę, że porozmawiałem z dyrektorami, znają te wyniki i to jest ich praca. To jest ich praca. Ja nie wiem, do czego Pani zmierzała, może by Pani konkretnie powiedziała, jeśli chodzi o te wyniki uczniów, bo nie wiem, jak, do czego mam się odnieść. To jest kwestia związana, to są problemy dyrektorów szkół, to są problemy nauczycieli. Jak byłem nauczycielem, zawsze wynik z moich przedmiotów dla mnie był wyznacznikiem mojej pracy. I tak samo tutaj. To jest przecież egzamin, nie jest to egzamin gminny. Te pytania przychodzą, jest pewien problem. Tylko to my mamy akurat dzieci i w większości no, z różnymi problemami. Ja tutaj nie chcę się rozwodzić, bo tutaj można dyskusję prowadzić bardzo długo. Ja przyjmuję zastrzeżenie co do tego, że wyniki nie są takie jak środki, które nakładamy. No ale no, to tyle. No w sumie tyle. A co do już Iwoku i targowiska, ja powiem tylko tyle. Był minister, pan Bogdan Zdrojewski, który bardzo wysoko ocenił nasz Dom Kultury po remoncie. Zobaczył wszystko, ja mu mówiłem o tych wszystkich problemach, wątpliwościach,
naprawdę był pod wrażeniem. Byli Państwo Żakowie z Miodowych Lat. Scena, powiedzieli, że rewelacyjnie zrobiliśmy i wszystko i bardzo im się podobało. Ja mam taką prośbę. Ja bym naprawdę na Pani miejscu inne inwestycje pokazał, gdzie, bo nie wszędzie nam powychodziło, ale w Domu Kultury nam wyszło. Po prostu wyszło i powiem tak, czyli gdyby mi nie wyszło i faktycznie na dzień dzisiejszy byłoby to tam gruzowisko, to byłaby przecież nasza wszystkich przegrana. A już targowisko to już naprawdę, już dajmy spokój z tym targowiskiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę dalej. Że też nie pora jest na sprawozdanie komisji rewizyjnej, ale komisja ten temat badała i myślę, że skromnie by było powiedzieć, że kłopoty były nie tylko z powodu firmy i wyboru firmy. Zdaję sobie sprawę, że przetarg to jest słabość tej metody, tak? Natomiast komisja stwierdziła też inne aspekty związane z źle prowadzonym procesem jakby inwestycyjnym, tak to bym nazwał. I pan burmistrz zapoznał się z protokołem i nie wniósł uwag, więc uznaje, że te nasze uwagi zostały przyznane. Nie będę teraz sprawozdania przekazywał, bo po prostu z pamięci nie chciałbym tego robić, ale sprawozdanie jest do oglądu. Dziękuję. Tak, ja o tym zapomniałem. Faktycznie ja przyznałem rację, bo to powinno wcześniej się pojawić, zanim ja zacząłem reagować jako burmistrz. Ja nie jestem specjalistą i ja pewne rzeczy nie muszę wiedzieć. Od tego są merytoryczni pracownicy i tu przyznaję rację jak najbardziej. Dziękuję. Idę za tokiem rozumowania pani Ani, no nie wiem, o co pani Ani akurat chodzi. Czy o to, że nie ma wyników szkoły, to nie daje dofinansowania, no to co? Likwidujemy szkoły, dofinansujemy, bo nie ma wyników. Wiem, że wyniki z matematyki są lepsze jak ogólnie w Polsce chyba, nie? Nie mam się tego wstydzić, no może nie wszystkim to akurat wychodzi, no to z tego wychodzi co? Mamy jako rada nie dać pieniędzy na tej szkoły, nie dofinansować? No jak mamy wymuszyć to z tych dzieci, żeby się uczyły na tych dzieciach? Ja czy tego panu krótko odpowiem. To chodzi o to, że te pieniądze, które przekazujemy, przekazujemy na niewłaściwy cel. Pieniądze przekazujemy tak naprawdę na utrzymanie budynków, obiektów i pracowników ewentualnie, natomiast one nie idą bezpośrednio na zajęcia dla dzieci i dla dzieci. I to chodzi o odwrócenie pewnych proporcji. Z dzieckiem pracuje się 3 lata, tak? 4 lata, 6 lat, w zależności od typu szkoły, od procesu, to jest pewien długi proces. I tak naprawdę to pokazuje to, że mówię, utrzymujemy obiekty, natomiast nie idziemy w czyli idziemy na ilość, a nie na jakość tego kształcenia. To jest tak naprawdę krótka konkluzja, ale jeśli mielibyśmy o tym dyskutować, no to nie jest dyskusja na sesję absolutoryjną i wielokrotnie o tym mówiliśmy już na różnych sesjach, kiedy mówiliśmy o oświacie, że to jest temat, który wymaga od nas naprawdę głębokiego zastanowienia i rozwiązania problemu, jakim jest oświata, bo nie po to dajemy pieniądze, żeby te dzieci nie uzyskały tego efektu. I należy nad tym się zastanowić, jak to powinniśmy zrobić i jak te pieniądze rozłożyć. Czyli co, uważa pani, że w szkole prywatnej jest o wiele lepiej? To może sprywatyzować? Nie, nie uważam, że szkole prywatnej jest. Proszę państwa, przepraszam, myślę, że tą dyskusję przerwiemy, bo jest bezzasadna w tej chwili. Czy są jeszcze? Trzymajmy się porządku obrad. Jesteśmy w punkcie rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Czy są jeszcze jakieś pytania w związku z tym projektem uchwały? Nie widzę. To proszę o opinię komisji. Komisja rewizyjna, Komisja Finansów, Komisja Oświaty, Komisja Zdrowia, Komisja Rolnictwa, Komisja Działań Gospodarczych, Komisja Praw Obywatelskich. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Raz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie... Proszę bardzo serdecznie Państwu podziękować. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45 łamane przez 356 łamane przez 2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013, proszę o spokój, 2013 roku w sprawie budżetu gminy Wołów na rok 2014. Proszę panie burmistrzu, udzielam panu głosu. Pani
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Tutaj największe zwiększenie dotyczy remontów wspomnianych przeze mnie. 500 000 zł. Tu już nam brakuje, a jeszcze na pewno będę wnioskował do Państwa o kolejne 500 000 Pani skarbnik. Także tu potrzeby są bardzo duże i tak jak powiedziałem, idziemy w kierunku remontów dróg, chodników. Dziękuję. Są pytania? Proszę o opinię komisji. Komisja rewizyjna, Komisja Finansów, Komisja Oświaty, Komisja Zdrowia, pozytywna. Komisja Rolnictwa, Komisja Działań Gospodarczych, Komisja Praw Obywatelskich. Kto jest za podjęciem uchwały? Przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie włączenia przedszkola nr 3 Niezapominajka w Lubiążu do zespołu szkół publicznych w Lubiążu. Pan burmistrz złożył autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały polegającą na wykreśleniu z tytułu załącznika wyrażenia imieniem rodu Działyński. Po zastosowaniu autopoprawki tytuł załącznika otrzymuje brzmienie akt założycielski zespołu szkół publicznych w Lubiążu. Proszę Państwa. Proszę Państwa, jestem po konsultacjach z jedną radą pedagogiczną, czyli zespołu szkół publicznych w Lubiążu. Pozytywna opinia i co mnie zaskoczyło, także z przedszkola, także pozytywna opinia. Czy są pytania? Ja mam pytanie, o które na komisji pytałem, odnośnie etatów. Czy zostanie w związku z tym włączeniem zlikwidowana jakaś liczba etatów? Na przykład, nie wiem, intendenta, czy pracowników tam obsługi. Czy wszystkie etaty zostaną zachowane? No, oczywiście nie dyrektora. Wszystko zostaje, tak mówiłem. Ja mówiłem to na komisji. Tak, zostaje wszystko, tylko dyrektora nie będzie. Proszę. Aha, ale to ja chyba na innej z komisji mówiłem. Wszystko zostaje, tam jest jeden. Oczywiście mówimy o umowach na czas nieokreślony, one zostają. Te zamknięte, to im gdzieś tam szuka. Z jedną osobą gdzieś jakiś problem jest. Nic nie zostaje obcięte, nic nie zostaje zmniejszone. Jak jest umowa na czas zamknięty, to jest gdzieś tam na czas zamknięty, ale i tak pani Piszyń gdzieś tam szuka jakieś rozwiązania. No wszystkich nie zadowolimy, że tak się wyrażę. Ale te osoby, które mają na czas nieokreślony, nie ma żadnych zmniejszeń. No właśnie mi o to chodzi. No ja wiem, jak czas nieokreślony, no to te umowy zostają, ale jeżeli kończy się komuś umowa, no nie przedłużenie, to jest dla mnie likwidacja etatu. Także na to. No w tym sensie, no jeżeli nie zostanie przedłużona, to tak jakby była likwidacja etatu. No, pracownik zostaje. To znaczy, słuchajcie, nie, to wygląda w ten sposób, że tam też chyba jedna osoba czy dwie będą przeniesione do Wołowa. Bo też tam może gdzieś tam zamknięte, bo już poszukujemy, bo w tym roku było 5 oddziałów, a w przyszłym ma być 4, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest z tym związane. To trudno, żeby kogoś utrzymywać, jak pracy się robi. Nie, no właśnie. No to dlatego mówię, że to. Osoby zostają w świecie oświaty. Z jedną osobą, która miała na czas zamknięty, tam wiem, że jakiś problem. Z pracownikiem takim administracyjnym. Z pomocą administracyjną. Ale oczywiście w ramach naszych placówek oświatowych. Ja na spotkaniu z dyrektorami szkół powiedziałem bardzo wyraźnie, żeby nie przyjmować nikogo, bo mamy swoich z różnych jednostek i tam będziemy uzupełniać wakaty. No właściwie chciałam powiedzieć, czy to się będzie łączyć ze szkołą tego dyrektora, czy nie.
jakimś celu była ta umowa zawarta właśnie na czas określony i to nie ma znaczenia, że jest na okres zamknięty, czy jeden dyrektor, czy nie. Albo dyrektor widzi potrzebę ten, który będzie, żeby przedłużyć, albo nie przedłużyć. Tutaj nie ma problemu. Ja jeszcze raz, mogę Pani Przewodnicząca, doprecyzuję. Wszystkie umowy na czas nieokreślony są nienaruszone, liczba godzin nie jest zmniejszona. Pani dyrektor Ziajka, z nią rozmawiałem, pozostawi kogoś, kto będzie, nie wiem, jaki tam radzę, ale będzie do kontaktu i z personelem, i z rodzicami. Tam, na miejscu. Tam ktoś będzie, tak. To, nie wiem, to zastępca będzie. No to już dobierze sobie kogoś. Po naszej dzisiejszej sesji ma spotkać się z paniami z przedszkola i domówić te wszystkie szczegóły. Komisja Oświaty? Pozytywna. Komisja Zdrowia? Pozytywna. Komisja Rolnictwa? Komisja Działań Gospodarczych? Komisja Praw Obywatelskich? Kto jest za podjęciem uchwały? Przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Proszę Panie Burmistrzu. Przedmiotowy projekt uchwały był omówiony, ewentualnie jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Czy są pytania do projektu? Czy można byśmy zapytać, jak to dobrze? Czy ta pomoc osobom fizycznym, czy tylko prawnym w budowie budynków ten? No pisane do rejestru, oczywiście, tylko czy jest. Jak jest pisane do rejestru? Ale czy to ma być jeszcze ciekawe? Komisja rewizyjna? Komisja finansów? Pozytywna. Komisja oświaty? Pozytywna. Komisja zdrowia? Pozytywna. Komisja rolnictwa? Pozytywna. Komisja rozwoju i działań gospodarczych? Pozytywna. Komisja praw obywatelskich? Pozytywna. Kto jest za podjęciem uchwały? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie. Proszę Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, tutaj w związku z pojawiającymi się wątpliwościami jeszcze od Państwa chciałbym, żeby skierować tą jeszcze raz do komisji, czy do mnie ten projekt uchwały, nie przyjmować go jeszcze raz, do tego się przymierzymy. Bardzo bym prosił. To ta nazwa wywołuje... Wiejska, nowowiejska, zborowa środka. Ale to... No to... Proszę... Pani Przewodnicząca! No to proszę Pani... Dużo mamy w Wołowie już ulic, takich właśnie przypadkowych. Skwer Sybieraków. Jana Pawła II, Cisowa gdzieś tam, Wileńska gdzieś w środku miasta. Dobrze by było ustanowić zasady, według których nadaje się nazwy ulicom. Ta Zbożowa absolutnie. Tam jeszcze ludzie nie mieszkają. Tam jeszcze, tam są działki. Można się posiłkować numerami działek, a przygotować to tak, jak należy i przemyśleć dokładnie nazwę. Nie wiem, kto wymyślił Zbożowa, z czym to teraz może się z jakimś zbożem tam kojarzyć, ale jak zostanie zagospodarowane, zabudowane, nie wiem, czy to będzie ciekawe. Dlatego już nie ośmieszajmy się następną ulicą. Ostatnio przyjęliśmy Pogodną tam, przy Słonecznej, no jeszcze uznałam, że są to przymiotniki zbliżone. Ale tutaj Zbożowa, dobrze by było Pani Burmistrzu przyjąć uchwałę o zasadach nadawania tych nazw ulicą. Bo to tak nie może być. To jest wolna Amerykanka. Pani Małgosiu, ja proponuję, żeby tam nazwać ulicę Łysą. Łysą? Łysą. No i będzie można to zastanawiać, że to Łysa. Dobra, proszę Państwa, szkoda czasu na dyskusję. Skoro bardzo się
Kto się wstrzymał? Mój sąd. Kto jest przeciw? Już nie wiedzą, o co chodzi. Proszę powtórzyć jeszcze raz. 11 jest za tym, żeby wycofać tą nazwę osób i jedna z projektu sporządzonego tutaj przez. Jeden się wstrzymał, dwie były przeciw. Czyli nie głosujemy, wycofujemy z porządku obrad. Wrócimy do tematu za jakiś czas. Do tematu oczywiście wrócimy. Dziękuję. Informacje przewodniczącej Rady Miejskiej. Proszę Państwa, Sołtys i Rada Słowecka Krasikowa zapraszają Państwa na fest, który odbędzie się w dniu 5 lipca 2014 roku. Również Państwo dostaliście w materiałach. Dostaliście Państwo informacje o festiwalu Świat pod Kiczerów. U nas w Wołowie odbędzie się to 3 lipca, czyli w czwartek o godzinie 15.30. Jest to festiwal folkloristyczny, przepiękny prawdopodobnie. Zapraszam Państwa na ten festiwal, warto zobaczyć. Jest to festiwal międzynarodowy i myślę, że warto przyjść i popatrzeć. Mamy tutaj dla Państwa jeszcze taki króciutki filmik na temat Wołowa. Chciałabym, żebyście Państwo obejrzeli. Myślę, że to jest pewna promocja Wołowa, jeśli macie tak. To znaczy, proszę Państwa, to ja można Pani Przewodnicząca? Promocja dla wszystkich, nie dla Was. Warto zobaczyć, gdzie się osobiście przygotowali. Jeśli Państwo macie pomysły jeszcze jakieś na promocję, to można zgłaszać, można zaproponować. Mogę Pani Przewodnicząca? Proszę Państwa, z inicjatywy młodych mieszkańców Wołowa powstał ten filmik. Ja sprawdzałem przed wejściem na sesję, ma ponad 5000 wejść na YouTubie, a Państwo sami za chwilę ocenicie, jak to wygląda. Dostałem informację, że żebyśmy pomyśleli nad projektem dla 30, 40, 50 i tak dalej latków. Za chwilę Państwo sami ocenicie. Bardzo proszę o zaprezentowanie i zasłonięcie okien. Szanowni Państwo, gwoli uzupełnienia tego, o czym żeśmy rozmawiali podczas posiedzenia połączonych komisji dzisiaj, gdzie był poruszony problem rodziny, której w cudzysłowie niejako pozbawia się jej mieszkania socjalnego. Sprawdziłem to w Wydziale Spraw Mieszkaniowych. Okazuje się, że to mieszkanie było przydzielone na określony czas. To jeden temat tego zagadnienia. Kolejny taki, że faktycznie ta rodzina tam nie mieszkała. Natomiast w momencie, kiedy w listopadzie 2013 roku cofnięto w sposób jednoznaczny tej rodzinie, kazano jej opuścić, rodzina zaczęła tam pomieszkiwać, oczywiście nawet nie w całym składzie, ale sprawa już, tak jak mówię, w listopadzie trafiła do sądu i sąd będzie rozstrzygał, co wcale nie jest wykluczone, że rozstrzygnie na korzyść tej rodziny ten temat. Ale w każdym razie tak to wygląda na dzień dzisiejszy. You can take away.
młodzież, gdzieś w Łodzi. Matura im nie wyszła. Nie no, maturę to nie znam, nie, wyniki już są z matury, to nie umiem powiedzieć. To chodziło o nasze dzieciaki z naszych szkół gminnych i ponadgimnazjalnych. Gimnazjalnych. Nie wiem, także tutaj. Proszę Państwa, ja jestem bardzo dumny z tego teledysku. Młodzież nasza, spółdzielnia Impuls może się uczyć. Nie wiem, czy macie 5 tysięcy wejść. Oni już przekroczyli 5 tysięcy wejść. Co to znaczy uwolnić i dać młodzieży możliwość działania? Piękna sprawa. A do pana radnego w górę mam pytanie. Jeżeli pan gdzieś się odnajduje i da pan... Panie Adamie, jak pan się gdzieś odnajduje któryś z tych momentów, to czekam na propozycję. Bo słyszałem, że pan coś tam chciałby wystąpić. Nie, promować się. O, słyszałem. Także jak macie jakiś pomysł, bardzo proszę, bardzo chętnie. Jak starsi potrafią robić fikołki, to wszystko jest zrozumiałe. Okej. Okay. I jeszcze chciałem państwu... Mogę pani przewodnicząca? Jeszcze, proszę państwa, czy, nie wiem, czy to w tym momencie, ale 3-8 chciałem pokazać. Program na wakacje dla dzieci. Tak. Jest on obszerny. Bardzo proszę przekazywać Państwo sołtysi również w swoich gminach, w swoich wioskach dzieciom. Wiem, że jest jakiś drobny problem z dojazdem ze wsi. Panie Burmistrzu, jak będą takie sygnały od Państwa... Proszę Państwa, ja dopowiem. Dzisiaj właśnie pani Kinga była u mnie w tym temacie tych dojazdów. Myślę, że to już na bieżąco. No to już, to znaczy jak jest rozpiska, to znaczy, że jest. Proszę. Wczoraj zlecenie było podpisywane. Jeszcze dopowiem, proszę Państwa, dużą popularnością cieszy się nauka pływania. Ponad 270 naszych dzieciaków, dzieci i młodzieży z gminy Wołów już zapisało się. I to jest hitem. To się cieszę, że tak szybko wczoraj już rozmawialiśmy. Jest przeszło 270 osób i są dojazdy ze wsi. Ale czy tą godzinę dodatkowo? Od 15 lipca ze względu na turniej piłki wodnej, który się będzie odbywał 12-13. Czyli od 14 dokładnie. Czyli od godziny, której można korzystać? Czy ta godzina będzie wydłużona? Będzie wydłużona od poniedziałku od 14. Czyli o godzinę dłużej, o godzinę później będzie się basen zaczynał, bo jest mały popyt rano. I o godzinę dłużej będzie czynić. Ale mi chodzi też o to, czy można będzie skorzystać na przykład z tej końcowej godziny, tylko za jedną godzinę płacimy i ja jestem na basen, godzinę sobie pływam. Jest to uwzględnione w cenie. Tak? Właśnie o tym mówię. Czy jest jakaś stawka opracowana? Jest niższa stawka z kontroli. No dobrze. Proszę Państwa, Państwo na komisjach, jeszcze mam jedną informację. Państwo na komisjach pytaliście odnośnie opinii o sprawozdaniu rocznym dotyczącej tych odsetek, które pisze w opinii, poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek około 97 000 zł. Dostałam tu wyjaśnienia. Nie są to stricte odsetki jakieś karne. Są to odsetki od 1 roku 21 zł. I Państwa wytłumaczyła na komisjach? Czyli nie są to odsetki, to są zwroty, również zwrot z tytułu wyroku w imieniu Rzeczpospolitej w kwocie 21,75. 1612 zł, to jest Urszula i Marian Kołodziejowie, zwrot i świadczenia rodzinne, które szły przez ośrodki pomocy społecznej. Nie jest to
naszą kwotą, tylko budżetem państwa, które musieliśmy oddać jako nie zasady, tak, pani skarbnik? Także jeśli państwo chcielibyście, ktoś byłby zainteresowany, w biurze rady są te opinie, można sobie przeczytać i obejrzeć. Czy można? Proszę. Ja chciałem spytać się, panie burmistrzu, czy poniedziałki będą wolne wstępu dla młodzieży na basen? To jest prawda. Tak? Dla dzieci i młodzieży poniedziałki są niepłatne. Młodzież, która jest starsza, ma kasę, nie płaci. Jeszcze jedno. Idziemy dalej. Deklaracje, wolne wnioski i zapytania rady? Jest, jest. Ja się spytać się, bo są wnioski. Wnioski są o kartę rodzinną. Jeżeli karta rodzinna będzie, w jakim czasie będzie i co będzie ona udostępniała dla rodziny? Bardzo bym prosił powiedzieć. Czy na piśmie odpowiemy. Dobrze? Proszę, proszę Jarek. Ja chciałem tylko zapytać, czy w poniedziałki wstęp wolny, czy w środę też? Poniedziałki. A w środę nauka pływania. Znaczy, bo jeśli chodzi o naukę pływania, doprecyzuję. Słuchajcie, jeśli chodzi o naukę pływania, to pokrywamy to z naszych środków gminy. Z naszych środków gminy. To jest wypożyczone gledy. Jak ma do 19 lat, to bardzo proszę. Ma swój staw, to może wieczorem uciec. Ja bym chciał się dopytać, bo złożyłem interpelację w zakresie kosztów utrzymania obiektów, które są objęte termomodernizacją i z panią skarbnik ustaliłem, czy ja mam złożyć jeszcze raz tą interpelację, bo ona jest bardzo nieprecyzyjna odpowiedź, czy otrzymam jeszcze ponownie, tak? Raz czwarty mówię, tak jak ustalaliśmy. To otrzymam. Tak. Proszę państwa, chciałbym państwu przedstawić może w skrócie zarys remontu przebudowy drogi 338. Bardzo proszę. Proszę tu może o światło. Ten działa. Proszę państwa, zanim wszystko państwu opowiem, to może wkrótce najpierw rzecz dotyczącą źródła tej całej inwestycji. Otóż, jak państwo wiecie, drogi wojewódzkie należą do pana marszałka. Natomiast w mieście mamy dwie główne osie komunikacyjne. To są drogi właśnie wojewódzkie. Droga ze wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód, droga 340 i z północy na południe, droga 338. Pan marszałek, mając w regionie taką wielką ilość dróg, skupił się na remoncie głównie dróg, nazwijmy to, poza terenami zabudowanymi. I my też już doświadczyliśmy pozytywnych skutków tego zajęcia się. Mamy wyremontowaną drogę od strony Obornik Śląskich aż prawie po Lipnicę. Mamy wyremontowaną drogę do Starego Wołowa Wylot. Mamy wyremontowaną drogę do Mojęcic, prawie do granic miasta. Te najgorsze odcinki dróg dojazdowych do Wołowa zostały wyremontowane. Natomiast nie było żadnego sposobu, żeby namówić pana marszałka na remont dróg wewnątrz miasta. Nawet czy na terenach, czy w obrębie wsi, nawet nasza inicjatywa i znaczne dofinansowanie zadania chodnika w Lipnicy na razie nie może zostać dyskontowane odnową nawierzchni.
Proponowaliśmy tradycyjnie, jak to zwykle bywa, zacząć od niewielkiego zadania, mianowicie najpilniejszą potrzebę uznać ulicę Kościuszki, ponieważ ta droga jest zupełnie zdegradowana i na dodatek jeszcze nie posiada praktycznie rzecz biorąc odwodnienia. Nie muszę tu o skutkach mówić, ale tego typu wnioski nie znajdowały pozytywnego dźwięku przy kwalifikacji. Wobec tego podjęliśmy duże, ambitne zadanie przebudowy całej drogi 338 przez miasto. Wynegocjowaliśmy zasady, a więc 50-50, jeżeli chodzi o kwestie całości zadania, mam na myśli podbudowę i wszystkie towarzyszące temu infrastrukturalne obiekty. Za chwilę powiem, co zadanie zawiera. Natomiast warstwa bitumiczna w całości po stronie pana marszałka, koszt warstwy bitumicznej. To zadanie zostało zaakceptowane i przystąpiliśmy do projektowania. Nie muszę państwu mówić, jak skomplikowany to jest proces projektowy takiego dużego zadania. Tym bardziej, że wszystkie branże wymagają bardzo wielu uzgodnień z gestorami sieci wszystkich, ale to znowu za chwilę, jak powiem o zakresie, to wszystko się jakby wyjaśni. Tutaj macie państwo przebieg tej drogi, począwszy od ulicy Wiejskiej, która tutaj nie jest uwidoczniona, ulica Ludowa, newralgiczny moment ulica Poznańska, fragment wspólny drogi 340 i drogi 338 między wylotem ulicy Poznańskiej na Zwycięstwa i wlotem w ulicę Wojska Polskiego. Jednokierunkowa część na ulicy Wojska Polskiego z wylotem w kierunku przejazdu kolejowego. Dalej ulica Leśna, skrzyżowanie z Leśną i ulica Kościuszki aż do wylotu z miasta. Powrót jednokierunkowy ulica Chopina i dłuższy odcinek na ulicy Piłsudskiego. Zaraz to wszystko w szczegółach państwu przedstawię. Jak wyglądają, przepraszam tylko, żeby tak ładnie to wyglądało. Jak wygląda stan dzisiejszy tych dróg, nie muszę mówić, to jest ulica Kościuszki, kolejna ulica, wylot na Zwycięstwa ulicy Poznańskiej w fatalnym stanie, gdzie samochody chlapią po elewacjach, więc właściciele nieruchomości, a i my również jako starający się doprowadzić do właściwego stanu, oczekiwanego stanu elewacji naszych budynków, no w tej chwili tak naprawdę na tej ulicy nie ma sensu prowadzić żadnych prac remontowych ze względu na to, że przejeżdżające samochody po pierwsze piętro chlapują elewację. Ulica Poznańska, dalsza część, też widać, jaki to jest stan. Proszę państwa, chcę zwrócić uwagę równocześnie, tutaj jest taki napis trasy rowerowe, że cała ta droga będzie miała, z niewielkim wyjątkiem, o którym za chwilę, również ciąg pieszo-rowerowy, ponieważ uważamy, że dzisiejszy stan komunikacji rowerowej, poruszania się rowerami wymaga przy nowo budowanych inwestycjach czy przebudowach uwzględnienia tego rodzaju komunikacji środków lokomocji. Ponadto uczestniczymy, włączyliśmy się do projektu regionalnego dróg i ścieżek rowerowych wspólnie z powiatem milickim, z powiatem szybnickim i gminami z tych powiatów, które przewiduje budowę ścieżek rowerowych, począwszy od Milicza, czy szerzej od atrakcji turystycznych Doliny Baryczy do Wrocławia, z odnogą właśnie górowej, gdzie my się włączymy, z odnogą do Lubiąża. Więc przez cały Wołów. Zabiegamy również o budowę kampusa.